zamknięciu, kompletnym zamknięciu, gdzie czas za oknem, jak powiedziałem, nie jest ważny, odbywa się taka lekcja anatomii wściekłości. I to nie pierwsza lekcja. Albo lekcja anatomii wściekłości, albo coś na podobieństwo rytuału, gdzie rzeczywiście wszystkie zbędne gadżety, od kolorów przez kształty i przez inne atrakcyjności, zostały odrzucone, żeby została istota rzeczy. Żeby raz jeszcze odegrać, jak powiedziałem, ten rytuał, który jest nieuchronny. Ponieważ cokolwiek by ci ludzie zrobili lub nie zrobili, musi się odbyć to, co się odbyło. Nie zrobił Maciek żadnych wycieczek interpretacyjnych typu unowocześnianie czy uwspółcześnianie tego tekstu na siłę. Oczywiście odpowiedników Otella w naszym kraju można byłoby znaleźć na kopę i zrobić o tym przedstawienie. To samo z Jago, to samo z całą resztą bohaterów. Tego nie ma. Nie ma okien. Jak powiedziałem, nie ma co spozierać na współczesność za oknem. Nie ma nawet również góry, która by jakoś to porządkowała, bo jak widać nad tą całą opowieścią jest w sumie kompletny trup, to znaczy kawałek, powiedzmy sobie, mozaiki greckiej, prawosławnej, ale zupełnie wypłowiała, zupełnie bez znaczenia, milcząca i nie ingerująca w tę rzeczywistość, która tu jest na dole. Pewne zmiany i pewne skróty są konieczne, jakby też wymuszone tym, że nie wszystkie słowa są przydatne do tego, żeby popychać pewną opowieść do przodu, a też jakby na pewną retorykę też mamy trochę już... jakby słowo dla samego słowa jakby przestaje brzmieć w teatrze w pewnym momencie, samo dla siebie, że czasem nie trzeba opowiadać czegoś w monologu w 1000 słów, jeśli można go zawrzeć w 100. A poza tym się dewaluuje, jakby wiele słów brzmi chropawo. I jakby nie ma konieczności dla mnie też, z całym szacunkiem do Szekspira, ale gdybyśmy się chcieli skupić i jakby podkreślić walor samej poezji, to wtedy tak. No ale jakby wtedy, kiedy ma to czemu innemu służyć. Biorę tekst, który za mną wcześniej chodzi, który chcę zrealizować, o którym rozmawiam. Staram się mieć tych konkretnych ludzi już przed oczami i ten świat w tym zamknięciu otwiera się w taki czy w inny sposób, mniej boleśnie lub bardziej. I z ogromnym szacunkiem do autorów, gryzając się, oczywiście poparte to jest wszystko wiedzą teoretyczną wcześniej, tak, Janem Kotem, wszystkim innym, co reżyser musi przeczytać albo powinien, biorąc się za Szekspira. Potem jest ten proces eliminacji dość radykalny, to znaczy tak pracuję, tak się nauczyłem, że pewne rzeczy nie można się nad pewnymi sprawami, jeżeli przyjmie się jasną drogę i ta intuicja jest właśnie taka, zbytnio się pochylać i drżeć nad każdym zdaniem czy pięknym sformułowaniem, bo to przecież Szekspir, czy jednocześnie dbając bardzo o to, żeby zachować ducha i starać się zastanawiać nad tym, czy dalej jestem, czy gdzieś ze mną, równoległą ścieżką idzie Szekspir z tym, co napisał. Przy założeniu, że jest to człowiek, który wchodzi w ten świat czysty, inny przez swoją czystość, mówię o początkowej fazie rozwoju tego człowieka, z czym on wchodzi w ten świat, ma poukładany system wartości, znaczy nie cofa się, nie zawraca. Taka postawa w moim poczuciu współcześnie tym bardziej wymaga, tak bezkompromisowa, wymaga jakiegoś rodzaju, w to ja wierzę, ochrony, nazwijmy to, przed wszystkim, co jest złe. Jedni noszą medalik,
Inni nie chodzą do kościoła, modlą się, inni uprawiają jogę, jeszcze inni palą marihuanę. I miałem poczucie, że ten człowiek to jest na wzór rzeczywiście z tamtych okolic, mówię o Maurze i tak dalej, całe to wzornictwo, ale szukałem znaku, który będzie go chronił przed, tak jak to jest w oryginale, przed złymi mocami, przed demonami, przed tym, co złe.